Kryptomasters przedstawiają... Cześć, z tej strony Maciek Wieczorek, Kryptomasters. Dzisiaj chciałbym zastanowić się nad bezpieczeństwem kryptowalut, ponieważ wiele osób uważa, że na przykład płacenie bitcoinem albo trzymanie bitcoina jest niebezpieczne, bo jest tyle różnych historii o atakach, o ukradzionych środkach z giełd, o portfelach, które były fałszywe i tak dalej, że postanowiłem poruszyć ten temat, zaczynając go dzisiaj od pytania, na które odpowiem na końcu. Ile razy ktoś włamał się do sieci Bitcoin i przejął cudze Bitcoiny? Obstawiaj, powiedzmy, że możesz pomylić się o 3 tego typu przypadki. Na końcu nagrania odpowiem na to pytanie, czyli ile razy ktoś włamał się do sieci Bitcoin i ukradł cudze Bitcoiny. A teraz jeszcze przypominam, że już niebawem prowadzę webinar, na którym opowiem, czyli spotkanie internetowe, na którym opowiem o nowościach w projekcie Experti, IOTA, Lisk i ogólnie o tym, co się dzieje na rynku. W ostatnim czasie myślę, że warto wziąć udział. Pod linkiem, pod filmem masz linka do formularza takiego jak ten, gdzie możesz po prostu zapisać się do udziału w tym webinarze. Także zapraszam Cię. No i dobra, przechodząc do bezpieczeństwa trzymania Bitcoina. Ludzie często, zwłaszcza początkujący albo tacy, którzy nie znają się na technologii, obawiają się, no, że jak będę mieć Bitcoina, no to on może zginąć, przepaść, coś się może z nim stać, no bo to jest pieniądz tylko elektroniczny, więc można mi go zabrać. Do tego no, jest to rejestr rozproszony, czyli raz zabrane środki tak naprawdę są w zasadzie nieodzyskiwalne. To może bezpieczniej jest robić coś innego. Tylko co? I dzisiaj chciałbym zastanowić się nad paroma rzeczami. Może co jest na przykład bezpiecznego w życiu? Może na przykład inwestowanie w klasyczne fundusze inwestycyjne, takie jak GetBack. Boże, kojarzysz aferę GetBacku? Jest wielkie śledztwo, biuro antykorupcyjne. Codziennie tak naprawdę są nowe wiadomości w tym temacie. Nie wiadomo jeszcze do końca, kto kogo oszukał, ale ogólnie wiadomo, że stracili inwestorzy przede wszystkim. Choćby tutaj 160 milionów złotych strat. A to jest tylko jedna wiadomość dotycząca GetBacku, akurat dotycząca sprzedaży jednej spółki, drugiej spółce i tak dalej. Więc z samego tego mamy 160 milionów złotych strat. Co ciekawe, podobno przesłuchiwany jest KNF. To w sumie dobrze, bo pytam się, gdzie jest Komisja Nadzoru Finansowego, kiedy takie firmy jak GetBack oszukują ludzi na 200 milionów, kiedy ta sama Komisja Nadzoru Finansowego jest taka ochocza, tak ochoczo podchodzi do krytykowania giełd, kryptowalut i ostrzegania, że kim będziesz, kiedy bańka pęknie. A gdzie były ostrzeżenia, kim będziesz, kiedy GetBack pęknie? Nie było. No to dobra, to inwestowanie w klasyczne aktywa jest niebezpieczne, bo można stracić. To może trzymanie pieniędzy. Po prostu trzymam pieniądze, nie ruszam ich, w skarpecie będą i są bezpieczne. No to przykład Turcji. Nie tak odległego kraju od nas, jakby nie było. Od 1 września ceny prądu w Turcji wzrosły o 14% dla przemysłu i 9% dla odbiorców indywidualnych. Od 1 września. Wiecie, kiedy ja to nagrywam? 2 września rano. Czyli w ciągu jednej doby prąd zdrożał o 10%. Co byś dziś zrobił, gdyby prąd zdrożał od wczoraj o 10%? Część osób sobie oczywiście z tym poradzi, bo ma jakieś oszczędności, dużo zarabia i tak dalej, a dla części osób taka podwyżka o 10% oznacza poważne problemy. Turecka lira spadła już o 42%, jak pisze artykuł na Business Insiderze. Dlaczego? No bo sankcje USA i tak dalej, wojna gospodarcza, czyli co? To niebezpiecznie jest prowadzić, po pierwsze trzymać gotówkę, bo ona może magicznie nagle stracić wartość. Tak jak tutaj gdzieś mamy napisane, że bank centralny Turcji zapowiedział w sierpniu, że wpompuje w turecki system finansowy równowartość 6 miliardów dolarów, żeby zagwarantować wypłacalność banków i zahamować spadek wartości liry tureckiej. Czyli znowu chodzi o to, żeby ratować banki, a nie użytkowników. Zauważ, że gdyby ci wszyscy Turcy, co jest oczywiście utopią i to się nigdy nie wydarzy, ale gdyby ci wszyscy Turcy czy Turkowie trzymali bitcoiny, a nie trzymali pieniędzy w bankach, to tematu by w ogóle nie było. Po prostu oni by sobie trzymali bitcoiny i nie byłoby jak w ogóle zrobić sankcji, no bo bitcoin jest walutą międzynarodową, więc USA nie miałoby jak uderzyć w Turcję akurat, no bo jak? Portfele nie są połączone z żadną narodowością, z danymi osobowymi i tak dalej.
Natomiast nie trzeba by też było ratować żadnych banków, można by było spokojnie pozwolić bankom zbankrutować, a ludzie dalej by mieli swoje pieniądze. No ale tak się nie stało. Czyli niebezpieczne jest trzymanie pieniędzy klasycznych, niebezpieczne jest też sprzeciwianie się Stanom Zjednoczonym. No bo tak z tego wychodzi, że oni się sprzeciwili Stanom, nie chcą się dać podporządkować, można powiedzieć sprzedać USA. No to teraz mają przerąbane. Czyli ja z tego mam wnioskować, że skoro trzymanie Bitcoina jest niebezpieczne, bo na przykład można go stracić w ataku hakerskim, to tym samym tropem idąc, niebezpieczne jest dbanie o dobro swojego kraju, no bo wtedy większe kraje nas będą tępić. Także wniosek chyba taki z tego by miał być, że powinniśmy jak najszybciej sprzedać się Stanom Zjednoczonym i Niemcom. No, mam wrażenie czasem, że część polityków polskich, duża część, ten wniosek rzeczywiście uskutecznia i biorą go na serio, no ale nieważne. Tak czy inaczej widzicie, niebezpieczne, wszystko niebezpieczne. Co dalej jest niebezpieczne? Posiadanie karty SIM. Jeżeli masz kartę SIM, to niestety, ale robisz coś bardzo niebezpiecznego, ponieważ okazuje się, że ludzie idą do, na przykład do Orange'a, do T-Mobile'a, podają się za ciebie na przykład i wyrabiają sobie duplikat karty SIM. Po co? No nie po to, żeby dzwonić i nabijać tobie impulsy, tylko po to, żeby z twoją kartą SIM, z twoim numerem telefonu zatwierdzić transakcje bankowe. Tutaj gdzieś jest też opisane w tym artykule, że często się też zdarza tak, że ludzie obserwują kogoś, znaczy może nie jakieś super często, ale że zdarzają się takie sytuacje, że ktoś jest obserwowany, instalują mu Trojana na komputerze, który zbiera mu dostępy różne i jeszcze jak mają kartę SIM, to już mają wszystko, żeby opędzlować mu wszystkie konta bankowe. Także jeżeli masz kartę SIM, to robisz praktyki niebezpieczne, uprawiasz. Także pozbądź się jak najszybciej karty SIM, pozbądź się jak najszybciej Bitcoina, pozbądź się jak najszybciej inwestycji kapitałowych i pozbądź się jak najszybciej, nie wiem, kraju, bo kraj może chcieć mieć swoją politykę, a nie amerykańską. Co jeszcze? Złota też się pozbądź, ponieważ Urząd Ochrony Konsumentów i Konkurencji, czy odwrotnie, zgłasza się do prokuratury firmę sprzedającą złoto. I oni tam podają, że firma Gold Saver w sumie, no firma należąca do grupy spółek pod nazwą Mennica Wrocławska, czyli to jest no, znana marka. Oni tutaj sugerują, że ta firma uprawia nieuczciwe praktyki. Jak ktoś kupuje złoto, to nie wiadomo, w którym momencie oni przeliczają kurs, czy w momencie kliknięcia na stronie, że kupujesz złoto, czy potem dopiero jak środki dojdą, czy za 3 dni, jak dostaniesz potwierdzenie zawarcia umowy. I ogólnie wychodzi na to, że chyba zawsze podpisują, robią to po kursie najmniej korzystnym dla klienta. Tak przynajmniej twierdzi UOKiK. Zobaczymy, jak sprawa się zakończy. Firma Gold Saver bardzo szybko zareagowała, usunęła tam niekorzystne zapisy i tak dalej. Niemniej jednak wychodzi na to, że kupowanie złota również jest niebezpieczne. Co jeszcze jest niebezpieczne? Prowadzenie firmy. Zobacz, 89% przedsiębiorców nie dostaje zapłaty na czas, czyli wystawiają faktury swoim kontrahentom i 9 na 10 nie dostaje za to kasy w terminie, na przykład w terminie 2 tygodni. Ja też współpracuję z jedną taką firmą niemiecką, która mi przez ostatni rok ani razu nie zapłaciła na czas. Średnio płacą w 34-35 dni po terminie, czasem 40. To jest standard. Także no to akurat jest tam mały odsetek mojego dochodu, więc specjalnie się nie spinam. Natomiast tak sobie myślę, że są przedsiębiorcy, dla których no, takie rozliczenia z kontrahentami to jest 100%, czyli nagle się okazuje, że wszyscy ich kontrahenci płacą po czasie. I co wtedy? No, wtedy przychodzi skarbówka i zamiast pomóc, to mówi: hola, hola, i tak płać podatek dochodowy, płać VAT, nie obchodzi nas, że nie masz z czego, i tak dalej. Wniosek prosty. Niebezpieczne jest prowadzenie polskiej firmy, bo można zbankrutować, a już na pewno spotkacie sytuację, że nie dostaniesz od kogoś pieniędzy na czas, więc może lepiej w ogóle odpuścić. Co jeszcze należy odpuścić? Na pewno kantory. Czyli jak jedziesz za granicę, to trudno, ale nie wymieniaj środków pieniężnych, ponieważ okazuje się, a przynajmniej nie w kantorze internetowym, bo ostatnio głośno jest o kantorze internetowym, który nie wypłaca pieniędzy klientom. Czyli bierze pieniądze od ludzi, a później nie ma, przepadły. Nie będziemy tutaj mówić, co to za kantor, bo nawet mi się szczerze mówiąc nie chciało szukać, zwłaszcza, że to jest materiał sponsorowany, czyli sugerujący kupowanie w innym kantorze. Niemniej jednak, tak czy inaczej, kupowanie waluty jest niebezpieczne. Trzeba z tego zrezygnować. Z czego jeszcze trzeba zrezygnować? Ogólnie z używania internetu. Dobra wiadomość jest taka, że Robert Lewandowski zainwestował w firmę, która będzie wykrywać cyberprzestępczość. Czyli jak jakiś perwers zboczony będzie chcieć rozmawiać z dziećmi przez internet,
na jakichś messengerach i tak dalej, i zasugeruję im, że może by się warto było spotkać, pokażę ci moją kolekcję znaczków pocztowych albo moje kolejki pociągowe i tak dalej, czy jakieś akwarium, to wtedy ten nowy skrypt, który będzie tworzony przez firmę Samurai Labs, wykryje taką rzecz, zablokuje rozmowę i błyskawicznie doniesie na, no, do stosownych instytucji. I mam wrażenie, mimo że no, śmiem wątpić w skuteczność polskich organów ścigania ogólnie, to jednak mam wrażenie, że chyba dobre, że w kwestiach takich z wyroli to jednak oni się starają i rzeczywiście by zareagowali. Natomiast skrypt ma być w ogóle międzynarodowy, czyli działać w wielu różnych państwach. Czyli widzisz, to jest w ogóle bardzo dobra wiadomość i szacun dla trójki tych gości, że robią coś bardzo, bardzo pożytecznego, bo wiadomo, że takich różnych cyberprzestępców z Bokoli i tak dalej, no to trzeba, no, czy zamykać, czy nie, to ja bym dyskutował. Miałbym parę pomysłów lepszych, co można z nimi zrobić, ciekawszego, no ale nieważne. Tak czy inaczej, wiesz, co to oznacza też dla nas, że twoje dzieci nie powinny używać w ogóle internetu, no bo tam są zboczeńcy w internecie, także internet jest niebezpieczny. W internecie jest cyberprzemoc. Z tego artykułu dowiedziałem się też, że co piąty użytkownik gier internetowych, gier online, przestaje w nie grać przez to, że jest ofiarą hejtu ze strony innych użytkowników, czyli ktoś sobie gra i ludzie na niego wjeżdżają. Ty debilu, ty pajacu, nie umiesz grać, jesteś leszczem, spadaj stąd i tak dalej. 20%, rozumiesz? Ja myślałem, że może jeden, ale tu się okazuje, że co piąty gracz odpuszcza grę przez to, że inni ludzie go dojeżdżają. Tak dzisiaj ludzie są inteligentni w internecie, że bezkarnie dojeżdżają inne osoby, nie zastanawiając się, jakie to niesie ze sobą konsekwencje. Bo widzisz, jeżeli ja prowadzę internet, biznes w internecie od 15 lat, różne rzeczy już przeżywałem, i bankructwo, i długi milionowe, i tak dalej, to jak mi ktoś w komentarzu napisze, ty debilu, nic mądrego nie umiesz powiedzieć, no to wiesz, to ja daję shadowbana i zapominam o sprawie. Nie mówiąc o tym, że są pracownicy w biurze, więc jest duża szansa, że to w ogóle nigdy nawet do mnie nie dojdzie. Natomiast teraz weź sobie 12-latka, który sobie po prostu gra, zdobywa nowe miecze, walczy ze smokami i on słucha różnych przekleństw na swój temat, głosów nienawiści. No ludzie, zastanówmy się, co my piszemy w internecie, bo słowa potrafią wielu naprawdę zranić. Także bądźmy odpowiedzialni. Niemniej jednak wniosek z tego artykułu jest taki, że internetu w sumie nie należy używać, bo jest to niebezpieczne miejsce. Co jeszcze jest niebezpieczne? No, używanie e-maila jest niebezpieczne. Aha, żeby nie było, to są artykuły z jednego tylko portalu Business Insider z ostatniego tygodnia. Ja wszedłem na Business Insidera i tylko wyklikałem te artykuły, które dotyczą kradzieży danych, kradzieży jakichś innych rzeczy czułych i tak dalej. Także ostatni tydzień, to jest przegląd tygodnia na temat bezpieczeństwa poza kryptowalutami. Ponad miliard skradzionych kont e-mailowych i haseł do e-maili skradziono w pierwszej połowie tego roku, czyli tylko w połowie 2018 roku. Zajumano miliard kont. Wiesz, ile ludzi jest na świecie? 7,5 miliarda. Czyli statystycznie wychodzi, że co siódmy człowiek na Ziemi ma zajumane konto e-mail, czyli dane też do Twoich zdjęć, na przykład perwersyjnych, które trzymasz na jakichś Flickerach, Dropboxach, nie wiadomo czym. Część danych bankowych, na pewno Twoje prywatne rozmowy. Co siódmy człowiek w połowie tego roku. Także niebezpiecznie jest używać maila, trzeba sobie odpuścić maila. Trudno. Co jeszcze się ciekawego? Aha, no oczywiście telefonów komórkowych, to już mówiliśmy, że nie należy używać. Natomiast T-Mobile wykryło wyciek danych nawet 2 milionów klientów. Atak pojawił się 20 sierpnia. Bardzo mnie ciekawi sformułowanie, że zespół cyberbezpieczeństwa firmy wykrył atak 20 sierpnia. I no, wykradziono 2 miliony danych osobowych, czyli wiadomo, imię, nazwisko, adresy. Rozumiesz, nie wiadomo kto ma adresy 2 milionów ludzi, dane ile oni płacili za rachunki i tak dalej, i tak dalej. Mega ciekawe. I wykrył atak to znaczy, że co? Że jak rozumiem, że mogę założyć, że iluś ataków nie wykryto. Wniosek jest prosty. Nie powinieneś mieć telefonu komórkowego, bo prędzej czy później Twoje dane osobowe gdzieś trafią. No i na koniec, wkrótce jest impreza z okazji 10-lecia upadku banku Lehman Brothers, czyli to będzie 15 września, czyli 10-lecie największego w naszej nowoczesnej historii, XXI-wiecznej, kryzysu finansowego, który pochłonął życie, no niestety, nie tylko wielu firm, instytucji, biznesów, ale też wielu ludzi, którzy nie wytrzymali tego, co się później wydarzyło i się wiązało z tym kryzysem. Bankierzy oczywiście mają się nieźle,
są bogatsi, ponieważ jak widzieliśmy w artykule o Turcji, w takich sytuacjach banki są ratowane zawsze w pierwszej kolejności, pompuje się pieniądze, żeby je uratować. Natomiast wniosek z tego taki, że niebezpiecznie w sumie jest w ogóle żyć w nowoczesnej gospodarce, ponieważ ona od czasu do czasu miewa kryzysy i wtedy wszystko szlak trafia. Podsumowując, ogólnie życie jest niebezpieczne. No i trudno, nie można mieć maila, nie można mieć telefonu, nie można mieć karty SIM, nie można wymieniać pieniędzy na zagraniczne, nie można też kupować złota, ani też inwestować w klasyczne fundusze. Tym bardziej nie można inwestować w Bitcoina, bo jest równie niebezpieczny, a może nie do końca, ponieważ zadaję Ci na początku tego nagrania pytanie, ile razy ktoś włamał się do skryptu Bitcoina i wykradł cudze środki, czyli zmienił zapisy w ledgerze, w tym rejestrze rozproszonym, że Twój Bitcoin już nie jest Twój. Odpowiedź brzmi: zero. To się przez 10 lat nie wydarzyło, mimo że skrypt Bitcoina jest jawny, co oznacza, że każdy haker świata wie co do linijki kodu, jak działa Bitcoin. A mimo to nigdy nie udało się go wykraść. To, co się udało zrobić hakerom, to nie zaatakować Bitcoina, tylko zaatakować inne rzeczy. Na przykład stworzyć swój portfel i powiedzieć, że to jest super bezpieczny portfel, ściągajcie, będzie fajnie. I ludzie, nie do końca googlując wcześniej i sprawdzając opinie, pobierali pierwszy lepszy portfel, na przykład do kryptowaluty Bitcoin Gold, no i później środki im znikały. Nie dlatego, że zhakowano sieć, tylko zhakowano portfel. Co jeszcze się działo? Na przykład giełdy. Ja przecież od kiedy prowadzę ten kanał, mówię, że nie należy trzymać środków na giełdach, niemniej jednak część ludzi z uporem maniaka to robi, no i później będzie, że ukradli mi Bitcoiny, a tak naprawdę zhakowano giełdę. Wiele różnych niebezpieczeństw na świecie jest, to jest prawda. Są też zasady kontrabezpieczeństwa, bo widzisz, jeżeli trzymasz się zasad pewnych bezpieczeństwa i odpowiednio przechowujesz na przykład Bitcoina, no to naprawdę szanse, że ktoś ci go zabierze, są no, hardkorowo niskie. Natomiast widzisz, klienci T-Mobile'a nie mieli nic wspólnego z tym, że ukradziono ich dane. Oni na to nie wpłynęli. Tak samo jak klienci GetBacku. Tak samo jak klienci firmy sprzedającej złoto czy kantoru internetowego. To wszystko każdy robił w dobrej wierze, no ale zewnętrzne czynniki spowodowały, że ktoś ich okradł. Tak samo jak Turkowie czy Turcy nie mieli wpływu na to, że ich walutę szlak trafi. Nie mieli na to wpływu, to było poza nimi. Natomiast na bezpieczeństwo Bitcoina, które i tak jest dużo większe niż większości istniejących systemów, jak widzisz po artykułach, na bezpieczeństwo Bitcoina ty masz jeszcze dodatkowy wpływ, bo to ty decydujesz, gdzie go trzymasz, jak go trzymasz i jakie masz hasło. Czy to będzie hasło 1, 2, 3, 4? No takiego może nie można mieć, ale w sensie, czy będziesz je trzymać na pulpicie swojego komputera niechronionego kodem, czy będziesz je mieć w głowie albo w portfelu jakimś zewnętrznym albo papierowym, ty o tym będziesz decydować. Co oznacza, że może nikt nie może ci zagwarantować 100% bezpieczeństwa, ale 99% jak najbardziej. Podsumowując, kryptowaluty, pewnie nie wszystkie, ale na pewno Bitcoin i kilka innych tych porządnych, że tak powiem, to są jedne z najbezpieczniejszych form przechowywania wartości na świecie. Taki jest fakt. A życie ogólnie jest niebezpieczne, zarówno te online, jak i te offline, bo można pójść złą uliczką o złej godzinie i już nie wrócić. Też tak może być. Czy to oznacza, że nie powinieneś nigdy już wejść w żadną uliczkę? No nie. To tylko oznacza, że może czasem powinieneś powziąć jakieś środki bezpieczeństwa. Jak idziesz ciemną uliczką, to albo naucz się wcześniej MMA, albo weź ze sobą gaz. To zmniejszy prawdopodobieństwo Twojej porażki. I tyle. Życie jest niebezpieczne, ale my chcemy stosować środki bezpieczeństwa, żeby ono było coraz bardziej bezpieczne. Cyber życie jest jeszcze bardziej niebezpieczne, ale w świecie kryptowalut jest one paradoksalnie dużo bardziej bezpieczne niż poza tym światem. Dzięki Ci bardzo za wysłuchanie, za obejrzenie. Zostaw komentarz, napisz, co o tym wszystkim sądzisz i do usłyszenia już wkrótce na webinarze o nowościach w świecie kryptowalutowym. Link do niego znajdziesz pod tym nagraniem. Cześć!